Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnej serii na moim kanale jest to oczywiście, jak widzicie, oczywiście GTA Y City. Tak, powracamy teraz właśnie do klasyka. I cóż, odcinki będą trwać. Powiem wam, że maksymalnie 25 minut, jeżeli się postaram oczywiście. Może też trwać oczywiście dłużej niż 40 minut może. Muszę się jakoś do tego nawiązać, nie wiem jak to się mówi. No muszę do tego dopilnować oczywiście, żeby odcinki były, wiecie, krótkie. Bo powiem wam, że to serią, powiem wam, za bardzo mi się nie śpieszy. Za bardzo mi się nie śpieszy, bo ta seria jest bardzo długa nawet będzie. Odcinków będzie może, nie wiem, z 30 może, nie wiem, na razie wam nie będę nic mówił, bo nie wiem, ile nam zajmie ta gra. Ile zajmie tych odcinków w ogóle. Bo jak wiecie, dodatki już skończyłem do GTA 4. Nagrywam je właśnie pod rząd. Ostatni odcinek trwa godzinę, około ponad godzinę, ponieważ też chciałem wykonać w tym odcinku wszystkie misje, jakie są, wiecie, właśnie w tej grze. Ostatnie 4 misje zrobiłem właśnie, powiem wam, że bardzo szybko zleciał mi ten czas, bardzo. A właśnie teraz nagrywam, wiecie, Vice City. Nie, serio, powiem wam, serio, nagrywam teraz Vice City, bo jak mówiłem, powracam teraz do klasyka właśnie. Ale też będą wrzucane odcinki z Wiedźmina właśnie, trójeczki i oczywiście z Gothica trójki, wiecie. Jak skończę Vice City, tak myślę, że ja też będę nagrywał te odcinki pod rząd, wiecie. Jednego dnia, wiecie, ze trzy. Drugiego dnia na przykład, nie wiem, też około trzech może. Nie wiem, na razie wam nie będę mówił, bo nie wiem, jak będzie jeszcze z czasem, wiecie. Bo mamy... No powiem wam, że nagrywam to oczywiście... Kurde... Psy w pioruny szczekają. Ja to nagrywam oczywiście 13 kwietnia. Ten materiał się pewnie pojawi dopiero, pewnie później. Nie wiem, zobaczymy za ile. No trochę powiem wam, mówiłem, że bodajże mówiłem wam w jakimś filmie chyba. Nie wiem, jak coś tam, poprawcie mnie jak coś, jak nie mówiłem, to poprawcie, no coś tam. No poprawcie mnie jak coś tam w komentarzach. Bo ja już powiem wam, że ja za bardzo nie pamiętam, co ja mówiłem wcześniej. Nie pamiętam, serio. Bo powiem wam, że jak nagrywam odcinek po odcinku, to jakoś tak... Jakoś tak fajnie, wiecie, fajnie to wygląda, ale później zapomina się tych rzeczy, wiecie, co ja mówiłem, ale powiem wam, że jest wielki plus. Jest wielki plus właśnie, ponieważ nic nie mówiłem na temat, co będzie oczywiście dalej, wiecie, jaka seria będzie. Stop, mówiłem, jednak mówiłem. Dopiero sobie teraz przypomniałem, mówiłem chyba gdzieś jakoś tak na początku serii, ale coś jakoś tak w połowie. Tylko raz powiedziałem właśnie. I postaram się nic nie mówić, wiecie. Na temat co będzie, wiecie, w przyszłości i tak dalej, co będzie za, no wiecie, tak jak wspomniałem. Dobrze, moi drodzy. A, premiery nie muszę oczywiście przedstawiać, bo i tak wiecie, pewnie już dawno temu już powstała. Ja tam miałem 5 lat właśnie, czy 4 miałem latka, jak ta gra powstała właśnie. Powiem wam, że w ogóle nie pamiętam, co było. No dobra, żartuję. Dobra, teraz pożartowałem sobie. Nic nie pamiętam, w ogóle nie znam... No dobra. Żadnych gier nie znałem wtedy, bo byłem jeszcze, wiecie, maluchem. Wiem, że grałem... To była czwarta klasa, tak, podstawówki, tak sobie teraz jeszcze dodam tutaj. Wiem, że jak długo już ten początek trwa, ale dodam sobie, że moja pierwsza gra to była oczywiście w czwartej klasie. W czwartek dawno temu,
Tak. Za lasami, za górami. Mateusz odpalił grę pod tytułem, nie pamiętam już jaka. Nie, serio, nie pamiętam już jaka, ale to była jakaś jaka dziecina, wiecie, jeszcze wtedy byłem dzieckiem, teraz już jestem no dorosłym człowiekiem, wiecie, 18 lat, to było ponad, no dawno już, dawno. 7 lat temu. 7, około 8 lat. 8 lat około. No chyba. Tak, 8 lat, tak, bo mój stary komputer miał tyle 8 lat, tak. On był kupowany chyba... ten był kupiony w 14, ten nowy. Nie jest zły, powiem wam. Za taką kwotę? Mógłby być lepszy, wiecie, procesor, ale co ja będę już wam mówił. Wtedy jeszcze pamiętam, nie umiałem podłączać nic. Nic nie umiałem, nie. Nic nie umiałem podłączyć, nic. No wiecie, dziecko nic nie umie. Teraz już wiem, jak się podłącza, na przykład, wiecie, głośniki, jak się podłącza router, właśnie, jak, no, podłączyć właśnie, znaczy internet, o. Tak można powiedzieć. Jak właśnie wsadzić płytę do napędu, na przykład. Pendrive'a podłączyć właśnie, wiecie, dużo by można by było wymieniać tego, ale cóż, moi drodzy. A druga gra to była jeszcze, no do tej pierwszej to ja już nie będę powracał, bo nie pamiętam się tytułu, wiecie, tej gry. Serio, nie pamiętam już. To było już dawno, dawno temu. Druga gra to była Gothic 3 właśnie. Nie, stop. Gothic 3 też, ale... Ale nie. Jeszcze powrócę do... Aha, wiem, ja chyba wam już to kiedyś mówiłem, ale jeszcze raz powrócę, chyba mówiłem wam, ale nie pamiętam już teraz w tej chwili. Jeszcze była taka gra pod tytułem Crash Time 2 właśnie. Najlepsza gierka, najlepsza. Najlepsza, kurczę, szkoda, że jej nie mam w ogóle, że jej nie posiadam, ale i tak bym jej nie odpalił, bo cała płyta połamała się już, chyba po środku. No w środek, jakoś tak po środku mi się połamało, pamiętam. Ale to już dawno było, wiecie. Też już dawno tak w tą grę grałem. Oj, dawno już. Poszedłem ją chyba kilka razy, a się płyta połamała i wyrzuciłem ją do śmieci. No wiecie, na Steamie można kupić, ale polskiego języka nie ma właśnie. Ale cóż, tę grę kosztuje teraz, nie wiem ile tam euro, czy tam dolary. Euro. Wiem, że... Ostatnio sobie tak patrzyłem, że CS kosztuje 14 dolary. 14 czy 15? 14, tak, 13,99. Pamiętam, że troszeczkę podrożał, bo kosztował gdzieś 11 euro. Tak, ale wtedy jeszcze pamiętam, jeszcze przed świętami, znaczy w święta, co nie, była promocja właśnie na te wszystkie gierki. Pamiętam, że wtedy kupiłem tego Skyrima właśnie i chyba dwa tygodnie przed świętami jeszcze, to był 19 grudzień czy 18, a chyba 18, to jeszcze wtedy kupiłem CS-a za 11 euro, niepotrzebnie, powiem wam, kupiłem go, bo była promocja właśnie też, bo on kosztował gdzieś około 7 euro chyba, ale już w tej chwili nie pamiętam ile, wiecie, nie pamiętam, ale i tak CS, powiem wam, nie ciągnął mnie w ogóle, znaczy... Gra się odpaliła, co nie, ale ta gra to nie dla mnie. W ogóle ta gra jest... Powiem wam, że to do tych ludzi, co mają mocne nerwy, wiecie. Tylko tyle powiem. W ogóle nie wiem, co oni w tej grze widzą. Nie wiem, te osiągnięcia... No kurczę, to jest, powiem wam, do dupy są te osiągnięcia niektóre. Bo co, bo mają przegrane, nie wiem, kilkanaście godzin, kilkadziesiąt godzin. Nie wiem. Nie wiem, co oni widzą w tej grze. Się tylko kurde zabijają tam. Już lepiej pograć sobie, dajmy na przykład w Call of Duty, albo nie wiem, Tom Clancy's, na przykład dajmy starą część, na przykład Rainbow Six Vegas. No powiem wam, że tam fabuła jest fajna, bo grałem w nią kilka razy też, w Rainbow Six Vegas właśnie. Fajna gra, też polecam. Polski dubbing jest też. Ale z drugiej strony nie podoba mi, znaczy może podoba mi się ta gra, ale z drugiej strony też mi się nie podoba. Bo tam chyba nie da się ustawić właśnie tego rozdzielczości na full.
Chyba na full. Dobrze, moi drodzy, ja się rozgadałem już. Dobra, zaczynamy grę, bo kurczę się rozgadałem, że hej. Tylko nie wiem dlaczego. FPS-y widać, ale nie wiem dlaczego mi to nie widać takie czegoś mikrofonu razem z takim kółeczkiem, ale dobra, mniejsza o tym. Dobrze, Bistro, Marco, Liberty City, 1986 rok. O, jeszcze powracamy do lat 90. właśnie. Znaczy 80. Tak można powiedzieć. No i co? I co? I się gra zawiesiła. Fajnie. No i co z tego? I co teraz? I co? I lipa. Dobrze, moi drodzy, widzimy się za chwilę. Okej, okay, witam was znowu po przerwie. Okej, okay, się odpaliło. What are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vicetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Okej, okay, Międzynarodowy Port Lotniczy Escobar, Vice City. Wiecie co się... Dobra, po tej cutscence sobie pogadamy. To za chwilę. Okej, mamy tu tego Kena w tym różowym garniturze. Oczywiście Tomiego, głównego bohatera i kogoś tam jeszcze, nie wiem kogo tam... A nie wiem kogo tam jeszcze mamy, ale zaraz zobaczymy. Okej, Doki, Y City, okej. Aha, i tu będzie strzelanina, dobra, pamiętam. No, trochę grałem w to. Troszeczkę. Okej, stay tight, let's go. Muzin, Muzin, Muzin. Dobry Muzin. Aha, tutaj są jacyś już. O, snajperzy, kurde. Albo i nie, bo to są tacy... 100% pure grade Uzi, tak. Let me say it. Z tego bronią. Trudno powiem wam wymienię. Wymawia mi się to słowo, powiem wam. I think we have a deal, my friend. Oh, shit. Come on, get out of here, come! Jaki drifty, wow. Plaża Wise Beach. Przed biurem Kena. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Okej, wciśnij Enter lub F, aby wejść do lub wyjść z pojazdu. Washington Beach. Ach, te klimaty muzyki, wow. Aha, zapomniałem, że tutaj kurczę za... Michael Jackson! Wiecie co musiałem wyłączyć, żeby się włączyło właśnie intro można powiedzieć. Musiałem wyłączyć ograniczenie liczby klatek, tak. Bo FPS-ów miałem ponad 2000, a w ogóle się nie chciało wczytać, dlatego. Tylko nie wiem dlaczego nie mogę jeszcze, kurczę. Kurde, gdzie to w ogóle jest? O, myszka. No dobra, okej. Okay. Sterowanie, może mysz? Dobra, zostawimy sobie tak. Zapomniałem, że tutaj się nie da sterować przecież tym. Myszko, szkoda trochę, powiem wam, ale niestety.
tych starych częściach tak mamy, kurczę. No ale okej, nie, tak, to mi się nie podoba. No, niech będzie tak. Tak to mi się podoba, powiem wam. Taka kamerka, bardzo. I dlatego się nie chciało włączyć, tylko tyle, powiem. O! Left control! Kurczę! Kurczę! Jeszcze raz powiem kurczę! Kurczę, jaki klasyk! Ludzie! Ja pierdzielę, się przypominają w ogóle w tej grze stare lata. Left control! No dobra, okej, nie śpiewajmy, ale w ogóle te piosenki to kurczę, każdy zna, bardzo każdy zna, na pewno. No taki... Na przykład Sarge dajmy na chwilę, na przykład. Ale okej, dobra, okej. Mam nadzieję, że komuś oczywiście się spodoba, jeżeli ktoś jest fanem oczywiście, wiecie, całej trylogii GTA właśnie, wiecie, całej serii, no całej w ogóle trylogii, serii i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy pewnie oglądali mnie na przykład trójkę właśnie, dużo, no nawet powiem wam, dużo wyświetleń jest jak na taki kanał mój oczywiście. Przy GTA 4 dużo jest wyświetleń nawet. Niektórzy jeszcze oglądają w tym roku właśnie, jak ktoś pewnie wpadnie tu oczywiście na mój kanał. Co tam jeszcze? San Andreas właśnie, o, przy San Andreas to jest najwięcej, powiem wam, najwięcej. A najwięcej to jeszcze mam przy, chyba tylko tyle, wiecie, przy tych seriach takich takich co teraz znam, znaczy pamiętam jeszcze. Okej, misja się nazywa Stary Przyjaciel, wow, fajnie. Hello, Sonny. Tommy! Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Ej, Tommy, spokojnie, kurczę. Co ty to wyrabiasz, chłopie? Co ty to wyrabiasz? Czego rzucasz telefonem, jak głupi? Przecież nic się nie stało, co nie? No, mam nadzieję, że nic się nie stało. Aha, tu jego leży było, ta? A gdzie telefon? Nie ma telefonu. Wow, wiatrak. Kurczę, że takie coś było, powiem wam, modne w tamtych latach. No kurczę. Albo na przykład takie kanapy. Kurczę, jak to fajnie wygląda, powiem wam. Albo na przykład... O, fajny plakat bardzo. Ten też nawet mi się podoba, tylko nie wiem, co tam w ogóle pisze. Jakieś kurde piksele tylko widać. A tu co tu widać? Tutaj widać jakieś Vice City, Le Havre. Jakieś kurde francuskie? What the fuck? Nie ogarniam tego, powiem wam za bardzo. What? Jakie dźwięki fajne. Wow, szafa w tamtych latach. To było coś, powiem wam. To było coś. Jeszcze powrócę do tego mojego mówienia, powiem, znaczy trwało to ponad 10 minut, te moje mówienie, wiecie, na początek, no na początek oczywiście serii, ale właśnie to trochę moja wina była, bo za dużo gadałem, powiem wam, za dużo, ale okej, kurde, o taką chcę, nie, taką, no niech będzie to już. Mam nadzieję, że będzie oczywiście dźwięk dobry, znaczy, że będzie w tam raz, wiecie, jak coś to tam zmienię w kolejnym odcinku, jeżeli to jest tam dalej, tak? Okej, okej. Mam nadzieję, że będzie głos oczywiście mój dobry,
Tylko coś czuję, jest na początek, coś mi tu, jak patrzyłem jeszcze przed przerwą, co nie? Jakoś tak na początku, nie wiem. Jakoś tak dziwnie, powiem wam. No, jakoś tak dziwnie to nagrało się. Mam nadzieję, że się jakoś to naprawi w kolejnym odcinku. Ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel. Juan Garcia Cortez. Wow. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Dobra, idziemy się przebrać. Obraził mnie. Tafon jeden. Sam jesteś lepszy. Wpierony. Nie obrażaj mnie, panie. Dobrze? No. Mam nadzieję, że nie będziesz mnie obrażył. Kurczę. Ty. Kenie ty. Kurde, Ken. To pewnie ten, Ken z Barbie, kurde. Ken i Barbie. Dobra, okej. Okay. Dobra, nie mówmy o dziecinnych, kurczę, bajkach. To jest gra, a nie bajka. Co nie? Pewnie, że gra. Pewnie. Ojoj! Trochę też mnie wkurza tutaj, powiem wam, że się szybko auta rozwalają. No ale wiecie... oczywiście ta jazda jest, no taka sobie, powiem wam. O, teraz to kurde wygląda się jak... wow! Jak kurcze... gentleman, kurde. Okej, uda się w stronę łodzi, pułkownika. Jaki motor, w tamtych latach to było coś. Zamknij się, ty. Wow. Numrze... What? What the fuck? Coś ty zrobił? Najlepszego, ty, synek. Ty, dał się na jednym kole jeździć. Wow, a w GTA 3 się nie da, wow. To jest taka sama jazda, jak co w, wiecie, w GTA 3. Tak samo. Bo tak samo zrobili to w tamtych latach, wiecie. San Andreas to już... kurde! Powiem wam, że lepiej się jeździ... no, już tak powoli... lepiej się już jeździ, wiecie, tymi w ogóle samochodami, motorami. Ale... też tak sobie. GTA 4... powiem wam, że jest bardzo dobrze. Ale też mi się nie podoba to takie skręcanie, powiem wam. Tak jak w realu, kurczę. Tak jak w realu. Okej, okay, dobra, jesteśmy już na tej imprezie. Impreza, wow. Ach, ta muza, wow. Jeszcze raz powtórzę, to było coś wtedy, w tych tamtych latach. Tak. Agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Mercedes! Para mia, could you look after... Co to, samochód? Mercedes? Wow! Nie wiedziałem. A to babka jakaś. Please. Mercedes? You try to... Yaramita, ch-taran, taran, 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 taran. That's our congressman Alex Shrub with rising silicone stars. Wow. Candy. My lovely wife Laura? No. Well, unfortunately, she's in Alabama. Kurde! And over there, we have the Vice City Mamba star Titan.
Wy się biją. O, i mąż już tyle. What the fuck? Torrent? It does not involve a battle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat kurde, skąd oni wzięli nazwę Torrent? And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Just bites their dicks off. And you never saw anything like that before. Colonel, your party's as ever a triumph. I can only apologize. Wow, then not that tutaj wygląda jakby przedstawiali tych te osoby wszystkie. Serio, to tak jak wygląda. Tak jakby byli, nie wiem, na jakimś ślubie, kurde, przedstawiać listę ludzi. What the fuck, lol. Ricardo Diaz, he's Mr. Coca. Pan Coca, Hera, Hash. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Do klubu! Hihi! Ale się cieszę. Ale się cieszę. Zabierz córkę pułkownika do klubu pole position. Dobrze. O! Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. Kurczę! So difficult having a rich and powerful father. Vamos! Co oni tak gadają? Przypomina mi się, wiecie co? Oglądałem tam troszeczkę tych odcinków Sarge'a. Wiecie co mi się przypomina? Ten taki głos? Shenmue. Shenmue. Chińska gra. Na konsolę... Boże... coś na D. Dreamcasta właśnie. Dreamcast. Tak. Dreamcast. Taki sam był... Słyszycie? Taki sam był... Taki... Mówienie, wiecie. Mówienie... angielskiego dubbingu, można powiedzieć, tak jakoś ująć można. What the fuck się wywalił? Okej, dobrze, misja zaliczona. Shenmue, fajna gierka. Znaczy, premiera ma być w trzeciej części właśnie, bodajże w tym roku albo w tamtym, znaczy w 17, tak myślę. Ale mnie ta gra nie ciągnie, bo to nie jest na PC-ta w ogóle, tylko na tą konsolę, wiecie, starą konsolę Dreamcast. Czekajcie, gdzie my mieliśmy jechać? Boże, zaraz, chwila, bo nie ogarnąłem. Jesteś tutaj, a zapis jest gdzie? Co? Zaraz, chwila, kryjówka, a to jest to kryjówka, ojej. Dobra, to tam trzeba jechać. Dobrze, moi drodzy, oczywiście się widzimy, jak no, słyszycie w kolejnym odcinku, oczywiście. To... cześć.